Wirtualny świat rozwija się bardzo dynamicznie, otwierając przed nami szereg rozwiązań, możliwości, udogodnień. Bywa jednak, że w tej przestrzeni oszuści mogą próbować wykorzystać fakt naszej obecności, fakt tego, że dokonujemy wielu transakcji online. Jak się chronić? W którym momencie nasza czujność powinna być w najwyższej gotowości? Jakie rodzaje przestępstw, oszustw najczęściej w tej wirtualnej przestrzeni się zdarzają? Najczęściej w tej wirtualnej przestrzeni spotykamy się z oszustwami, które polegają na wyłudzaniu przede wszystkim pieniędzy, bo to jest główny cel cyberprzestępców, wyłudzić od nas pieniądze, więc mówimy tutaj o różnego rodzaju oszustwach. Oszustwach polegających na wprowadzeniu fałszywych sklepów internetowych, oszustwach związanych z fałszywymi platformami, gdzie przestępcy starają się zachęcić nas do zainwestowania swoich pieniędzy i szybkiego zarobku. Mówimy tutaj o oszustwach na tak zwanego amerykańskiego żołnierza, czyli poszukiwanie w internecie miłości i później w konsekwencji przekazywanie bardzo dużych kwot pieniędzy. Więc tych zagrożeń jest na pewno bardzo wiele. Wszystkie one wiążą się oczywiście właśnie z przekazaniem pieniędzy. No i na to powinniśmy uważać. I często teraz, obecnie, wykorzystywana jest sztuczna inteligencja, która powoduje, że ta wiarygodność, jeśli chodzi o przekaz, może być większa. Zgadza się. No, na pewno jest to dobre narzędzie, które wykorzystywane w pracy czy w takim rozwoju osobistym na pewno pomaga i usprawnia nam pracę, natomiast też niesie ze sobą wiele zagrożeń i powinniśmy mieć świadomość tego, że wykorzystana w tych przestępczych celach może spowodować poważne zagrożenia związane z różnymi przestępstwami. Najczęściej jak obserwujemy, ta sztuczna inteligencja wykorzystywana jest właśnie do tych oszustw internetowych, do tych fałszywych inwestycji. Na pewno każdy z nas już zaobserwował w internecie, na platformach społecznościowych reklamy z wykorzystaniem wizerunków znanych osób, które promują jakąś fałszywą inwestycję i musimy mieć świadomość, że właśnie tam było wykorzystane to narzędzie AI, czyli sztucznej inteligencji. No właśnie, i co powinno naszą czujność przykuć, naszą uważność? Jak możemy odróżnić, że to nagranie jest bądź nie jest rzeczywiste? Na pewno jest kilka elementów, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Przede wszystkim ruch warg wypowiadanej osoby, czy ten tekst wypowiadany nakłada się i jest spójny z tym, co dana osoba mówi, ale też cała okoliczność tej rozmowy i kontekst. Jeśli takie nagranie jest użyte do na przykład promowania jakiejś loterii albo jakiejś inwestycji, a te osoby nigdy nie miały z tym związku, no to dla nas jest to sygnał, że takie nagranie może być fałszywe. Jeśli ktoś w takim nagraniu prosi nas o przekazanie wrażliwych danych, o zainwestowanie pieniędzy, to również jest to sygnał, że takie nagranie jest fałszywe i tam mogła być wykorzystana sztuczna inteligencja. Mówi Pan o tym, że właśnie ten brak korelacji między osobą a tą treścią, ale też między osobą a przestrzenią, w której się znajduje, prawda? To też powinno nam tę czerwoną lampkę zapalić. Tak, no oczywiście tak. W jakiej sytuacji taka osoba występuje, w jakiej przestrzeni, ta sztuczna inteligencja na pewno będzie się rozwijać i też te materiały będą ewoluować, będą się zmieniać. Musimy mieć tego świadomość, że na tą chwilę takie elementy powinny wzbudzić naszą czujność, natomiast nie wiemy, jaka będzie przyszłość, jak za chwilę będzie wyglądało to narzędzie, do czego zostanie użyte, więc na pewno świadomość tych zagrożeń jest bardzo istotna. Wspominał Pan też o tym, że w takich nagraniach, w takich reklamach często pojawiają się tak zwane znane, lubiane twarze. Dlaczego właśnie te osoby są wybierane? Dlaczego one padają tak naprawdę ofiarami, bo to ich wizerunek przecież jest wykorzystywany. Te osoby są wybierane z prostego powodu. One po prostu wzbudzają zaufanie i mają tak mają być wykorzystane właśnie, żeby wzbudzić zaufanie, żeby przekonać odbiorców do na przykład danej inwestycji, do danego oszustwa. Bardzo często są to osoby ze świata polityki, ze świata sportu, które są kojarzone z dużymi pieniędzmi. No i ich wypowiedź i ich wizerunek użyty w takim nagraniu ma właśnie stworzyć takie przeświadczenie, że ta osoba już na przykład zainwestowała swoje pieniądze, że uzyskała jakieś dochody. Właśnie
właśnie w celu takiego potwierdzenia tego materiału. W jakich miejscach, w jakich przestrzeniach, na jakich platformach najczęściej możemy tego typu reklamy, posty znaleźć? Najczęściej takie materiały obserwujemy na różnego rodzaju platformach społecznościowych. Tam jest bardzo dużo takich reklam, ale też na po prostu stronach internetowych, które są tworzone przez przestępców i tam zamieszczane są tego typu materiały, tego typu reklamy. W mojej ocenie bardzo znamienne jest to, że w tego typu nagraniach pojawia się taka ewidentna gra na emocjach i gra na czas. Czy to powinno przykuć naszą uwagę? Jeżeli gdzieś ktoś nam mówi, komunikuje, zrób to teraz, to działa, ta okazja jest teraz i tu, inaczej stracisz, inaczej czegoś nie zyskasz. Tak, emocje tutaj odgrywają bardzo istotną rolę. To jest tak zwana socjotechnika, na którą my zwracamy uwagę, czyli wszystkie elementy, które służą do popełnienia tego przestępstwa, są bardzo istotne, jak czas, kiedy na przykład do nas dzwoni oszust, jakich narzędzi używa, jakich metod, o czym z nami chce rozmawiać. Często powołuje się na jakieś zdarzenie losowe, które jest przykre, właśnie po to, żeby wzbudzić emocje, żebyśmy nie myśleli racjonalnie, żebyśmy podejmowali szybką decyzję, żebyśmy przekazali mu wrażliwe dane bądź pieniądze. Także jeśli taki telefon otrzymamy i będzie on wzbudzał w nas emocje, to co my zalecamy, to jest rozłączyć się, wziąć głęboki oddech, odczekać jakiś czas i dopiero wtedy na chłodno przemyśleć tą sytuację, a na pewno okaże się, że mieliśmy do czynienia z przestępstwem. No właśnie, mówimy teraz o tym kolejnym obszarze. Mówiliśmy o przestępstwach, oszustwach w sieci. Mówimy teraz o tych telefonicznych. One cały czas mają miejsce. Ja wiem, że i Państwo ze swojej strony próbują uświadamiać. My też jako media tę odpowiedzialność na siebie bierzemy. Natomiast te techniki też nieco się zmieniają. One ewoluują i musimy być przygotowani na kolejne rodzaje takich oszustw. Z czym teraz Państwu przychodzi się mierzyć? Na pewno bardzo istotna tutaj jest rola edukacji. Ostrzegania przed tymi zagrożeniami. Najczęściej z przestępstwami, jakimi się mierzymy, to są te oszustwa na portalach społecznościowych związanych z przekazywaniem kodów BLIK. Polega to na tym, że przestępcy uzyskują dostęp do naszego profilu społecznościowego i później za jego pomocą rozsyłają masowo informacje do wszystkich znajomych z tego profilu właśnie z prośbą o przekazanie kodu BLIK. To, co my zalecamy i o co apelujemy, to, aby przed przekazaniem takiego kodu po prostu zadzwonić, skontaktować się z daną osobą i potwierdzić, czy mamy do czynienia z naszym znajomym, a nie przekazujmy go tylko na tą wiadomość tekstową, którą otrzymaliśmy. Można zadzwonić, można też użyć tak zwanego hasła bezpieczeństwa. Proszę powiedzieć, co to jest i dlaczego warto korzystać, ustalić ze znajomymi, z rodziną tak zwane hasło bezpieczeństwa. Tak, to jest właśnie związane z wykorzystaniem tej sztucznej inteligencji, która ma takie możliwości, że może spreparować głos naszego znajomego, członka naszej rodziny i bardzo trudno będzie nam rozpoznać, czy mamy do czynienia z faktyczną osobą, dlatego warto ustalić z najbliższą osobą jakieś hasło, które znamy tylko my. I to będzie potwierdzeniem jakby takiej właśnie prawdziwości tej osoby. Czyli w momencie, kiedy ktoś dzwoni, mamy wrażenie, że ten głos jest nam znajomy, że to na pewno jest nasz mąż, wnuczek, siostra, kuzynka. Wyświetla się co więcej bardzo często numer telefonu tej osoby, to też jakby usypia naszą czujność. To wtedy rozumiem, że w trakcie rozmowy mówimy, okej, za chwilę pomogę, prześlę pieniądze, ale powiedz mi proszę, jakie jest hasło bezpieczeństwa. Tak, dokładnie, bo tu jeszcze jest ważny element, o którym nie powiedzieliśmy, czyli ten podszywanie się pod numer telefonu. Niestety technologia umożliwia takie rozwiązanie, nazywa się to spoofingiem, czyli podszycie się pod czyjś numer telefonu. I to też wzbudza w nas takie przekonanie i zaufanie, że faktycznie dzwoni znana przez nas osoba. Mam niestety wrażenie, że aktualnie my sami świadomie, mniej świadomie albo nieświadomie te dane na nasz temat często na tacy tym oszustom podajemy. Nasz głos często jest dostępny w naszych mediach społecznościowych, nasze zdjęcia, zdjęcia naszych znajomych, naszych pupili, informacje o tym, czy jesteśmy na wakacjach, czy jesteśmy w domu, gdzie jesteśmy, lokalizacja.
Gdzie tutaj zachować zdrowy rozsądek? Chcąc być obecnym w sieci, chcąc być aktywnym w sieci, a jednocześnie chcąc być bezpiecznym? Bardzo trudno jest odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Każdy tą granicę będzie miał na pewno gdzie indziej, ale to, co obserwujemy, to faktycznie bardzo dużo informacji, które sami o sobie zamieszczamy, wykorzystują przestępcy do różnych przestępstw, bo nie mówimy tylko o przestępstwach w sieci, ale informacja, że jestem teraz na wakacjach i w domu nikogo nie ma, jest to też sygnał do chociażby takiego przestępstwa jak włamanie, prawda? Więc to są też informacje, które przekładają się na takie zdarzenia nie w świecie wirtualnym, ale w świecie realnym. Gdzie to jest może tak, na przykład publikować te piękne zdjęcia z wakacji, którymi chcemy się pochwalić, w innym terminie. Oczywiście, że tak. To, do czego zachęcamy i apelujemy, to wrzucajmy zdjęcia z wakacji nie w momencie, kiedy jesteśmy na tych wakacjach, tylko po powrocie. Poinformowanie, że byliśmy w ciekawym miejscu, nie jest niczym złym. Zróbmy to tylko w odpowiednim momencie. Kto szczególnie jest najbardziej narażony? Mam na myśli, które grupy społeczne, które grupy wiekowe? Tutaj nie mamy takiej wskazanej, określonej grupy, która jest narażona. Mogłoby się wydawać, że osoby starsze, które mają może mniej do czynienia z tym światem internetowym, są bardziej narażone, ale obserwujemy, że również młode osoby, które jakby wychowywały się już w tym świecie internetowym, również padają ofiarą oszustw, więc tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak dana kampania oszukańcza jest skierowana, do jakiej grupy, o jakich przestępstwach mówimy. Na pewno seniorzy są narażeni na te fałszywe telefony podszywające się pod pracownika banku, tak zwane oszustwa na wnuczka, ale młode osoby są narażone chociażby na fałszywe sklepy internetowe. Młode osoby bardzo dużo kupują w internecie i na to na przykład muszą uważać, tak? Gdzie kupują, jakie strony odwiedzają, komu przekazują pieniądze, więc każda grupa jest narażona, ale na różne typy przestępstw. No właśnie, jak ważne w takim razie jest to, żeby przed dokonaniem jakiejkolwiek transakcji, właśnie tej w sklepie internetowym, czy na przykład tej bankowej, gdzie ktoś do nas rzekomo z banku dzwoni, jak ważne jest zweryfikowanie samego podmiotu, czyli tego banku, aha, tego sklepu internetowego, tej osoby fizycznej, która z nami się kontaktuje? W ogóle weryfikowanie jest bardzo ważne, nie tylko w kontekście zakupów w internecie, ale właśnie wszystkiego, co obserwujemy w internecie, co widzimy, jakie nagrania. Musimy mieć po prostu tą świadomość i stosować zasadę ograniczonego zaufania, że materiały, które są prezentowane w internecie, mogą być preparowane, mogą być oszukańcze, dlatego przed jakimiś działaniami, które podejmujemy, a zwłaszcza dotyczące naszych pieniędzy bądź naszych bliskich, powinniśmy każdą taką informację bardzo dokładnie zweryfikować. I wywołał Pan temat, a właściwie ważne pojęcie, świadomość. Jak ważne jest zbudowanie tej świadomości, ta misja, którą Państwo jako funkcjonariusze podejmujecie, uświadamiania społeczeństwa? No na pewno bardzo ważna jest edukacja. Tutaj z naszej strony prowadzimy zajęcia i różnego rodzaju spotkania, już od najmłodszych klas, mówię o spotkaniach w szkołach. W całej Polsce Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości jest jednostką, która działa na terenie całej Polski, więc policjanci w każdym mieście wojewódzkim i poza tym miastem prowadzą takie spotkania w szkołach, gdzie no właśnie uświadamiają o aktualnych zagrożeniach i jakie są stosowane teraz metody cyberprzestępców. Zamieszczanie różnego rodzaju materiałów profilaktycznych właśnie w mediach, czyli tak zwane wątki kryminalne w popularnych serialach na przykład, gdzie telewizja, oglądając taki serial, widzi takie zdarzenie i to przemawia do niego, bo może to takie zachowanie też, takie zdarzenie jego dotknąć w codziennym życiu. Gdyby Pan miał, tak tytułem podsumowania już, bo będziemy zbliżać się do końca, ale jeszcze kilka wątków, w punktach wymienić, co robić, żeby się czuć bezpieczniej, żeby jednak ustrzec się przed tego typu oszustwami? No jest tych takich rad bardzo dużo. Nie ma takich kilku, dwóch, trzech punktów, które uchronią nas przed wszystkimi zagrożeniami, ale na pewno weryfikować informacje, zwłaszcza takie, które dotyczą przekazania przez nas pieniędzy w konsekwencji. Na pewno tutaj apelujemy i zalecamy, żeby zabezpieczać swoje konta społecznościowe tak zwanym dwustopniowym logowaniem, czyli poza loginem i hasłem jeszcze ustawić drugi składnik logowania, chociażby poprzez wpisanie kodu
są takie rozwiązania, już każda platforma społecznościowa takie rozwiązania umożliwia. Na pewno nie logujemy się na swoje konta przy użyciu linku, który otrzymaliśmy w jakiejś nieznanej wiadomości, czy to mailem, czy SMS-em, ponieważ zalogowanie się na takie konto przy użyciu linku przesłanego przez przestępców powoduje, że wpisane tam login i hasło po prostu trafia do nich. I mamy nadzieję, że takie rady pomogą uchronić się przed oszustwami. Do tego ta nasza samoświadomość, nasza wiedza, którą pozyskujemy, zdrowy rozsądek, działanie na chłodno, że tak powiem, czyli analiza, tak jak rozmawialiśmy, czy danego podmiotu, czy danej strony. Ale jeśli już dojdzie do takiego oszustwa, na przykład nasz wizerunek zostanie wykorzystany, wizerunek naszych bliskich zostanie wykorzystany chociażby w tych nagraniach z użyciem AI, jak zgłosić, gdzie zgłosić tego typu działania? Ja bym tutaj wskazał dwa rozwiązania. Na pewno kontakt z najbliższą jednostką policji, gdzie zgłaszamy takie przestępstwo, ale warto też zgłosić do administratorów danego portalu, żeby takie nagranie zablokować, zgłosić do nich, żeby oni usunęli to ze swoich kanałów, żeby po prostu dalej nie było rozpowszechniane. Myślę, że mogą być osoby, które dotknięte takim oszustwem będą się krępować, wstydzić, przyznać do tego, że ofiarą takiego oszustwa padły. Co Pan takim osobom by radził? Dla nas tutaj przy odzyskiwaniu pieniędzy bardzo ważny jest czas od zaistnienia przestępstwa do zgłoszenia, ponieważ jeśli ten czas jest krótki, to jest szansa na odzyskanie tych pieniędzy. Jeśli dowiadujemy się o przestępstwie po kilku tygodniach albo po kilku miesiącach, to niestety, ale odzyskanie bardzo dużych pieniędzy często jest po prostu bardzo trudne, a wręcz czasami niemożliwe. A czy jest naprawdę się czego wstydzić? Oczywiście, że nie. Bardzo wiele osób pada ofiarą oszustów, znane osoby, które też i w tym świecie internetowym funkcjonują. To jest tylko kwestia czasami odpowiedniego terminu, odpowiednich technik, jakie użyją przestępcy. I tutaj nie ma się czego wstydzić, po prostu jeśli zorientujemy się, że straciliśmy pieniądze, że padliśmy ofiarą oszustów, że ktoś wykorzystał nasz wizerunek, jak najszybciej zgłośmy to. I tytułem końca zapytam o prognozy. Jak ta przyszłość w takim razie przed nami się rysuje? Czy faktycznie w takich czarnych barwach? Czy będziemy w jakiś sposób działać, nadążać, starać się nadążyć za tymi technologiami? Bo wiemy, że są blaski, są cienie i to jest nieodłączne, jeśli chodzi o każde rozwiązanie. Tak, są blaski, są cienie. My oczywiście obserwujemy to zjawisko. Cały czas analizujemy te zagrożenia. Mamy specjalną komórkę, która zajmuje się tym tematem. Policjanci współpracują też z policjami innych krajów europejskich w tym zakresie. Wymieniamy się informacjami, doświadczeniami. Tak jak pani redaktor powiedziała, ta sztuczna inteligencja oczywiście jest bardzo pomocna. Ona ułatwia pracę, skraca w wielu przypadkach, ale też niesie ze sobą wiele zagrożeń i po prostu świadomość tych zagrożeń jest bardzo ważna. I wydaje się, że jeżeli wszystkie ręce na pokład, funkcjonariusze, policja, media, to może się to udać. Oczywiście. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo.